Witamy Was serdecznie z tej strony Super Mafia Ursus. Siema. Hello. Tam teraz podstawiasz, tak? No bo się to wykulnie, pijmy. Mhm. No, co nuka? Jest i nuka. Chłopaki robią. No. Nuka tam. Teraz trzeba popodstawiać, to nie jest ino tak. Jak już to wszystko było zrobione, a teraz od nowa. Pieńtówki tutaj są jeszcze jakieś? Co? Pieńtówki są tam jeszcze jakieś? W przodu. To powiedział co, już drugi raz w swoim życiu będziesz pośrednią skrzynię rozbierał, ja? Na przełomie. Już drugi raz. Tak? Już drugi raz, no. Nie będzie, że pierwszy raz, żeś rozbierał, tak? I co po tym mówisz? Tawot trzyma. Tawot trzyma? Przeładowany tawot. Zimno jest i dlatego, a ciepło jak się zrobi, to też tak robi. Nie, właśnie nie. No. Trochę pochodzi, minutę, dwie i to już nie piszczy. Smar trzyma, przesmarowane, zgnije. Czyli to jest dobre łożysko. Tak. No, to całe szczęście, bo już myślałem, że może być podejrzane łożysko też. Ale damy tu jeszcze, nie? Ja. Ma zidła, niech to się tam... I nie smaruj tego tak szybko. Nie, ja już smarowałem. Dla pewności. Dobra. I co myślisz, tutaj tak macałeś tego Waldorfa? To jest dobrze tam. Jeszcze tu, na tyłu. Nie, ale nas interesuje tutaj... Nas najbardziej interesuje tutaj to i to, co jest za. Z drugiej strony. Aha, to. Za pośrednio z tyłu. Aha. Na kąt pompy, nie? To nas interesuje. Bo tutaj to jest wszystko. Stolec sobie damy tam bliżej. Stolec, no tak się wyczyści i będzie dobrze. Kurde, zobacz jak wyliczony na centymetry, że możecie chodzić, wyliczony jest ten stół. I na milimetry, Bodzio. Ale ty masz oko, co? Tam jakoś przejdzie, to kowadło nie, się na bok. Nie, akurat między butikiem no? A albo wiedział jak zajechać. No. Są dwie możliwości. No, no tam ja. Dokładniej tam wyczyść, bo jeszcze... I teraz tam... co, tutaj będzie na klej śruby, zobaczymy jak ten klej trzyma teraz. To był klej zielony. Jadro podstawisz i filtr wrócić. No jo. Zgadza się. Jeden, ile tu jest tego wszystkiego? 27. 27? Będzie dojść tak tylko tam, czy trzeba będzie trzymać? A to ta nakrętka została, a wał wyszedł? Jak nakrętka? No tamta nakrętka została, a wał wyszedł. No, na wale. To wyjdzie, to jest uszczelnia, co to zaciśnienie. Co ja mu to założę? Ja? Teraz 13. Ja ci tam co? Coś tam miał. Chyba już zmienimy. Ja? A to gdzie położyć? Do kiedy? Tu jeszcze weź tą sprężynę. Zakryj to. O, dobra.
Ja tam połóż luzem, bo to i tak spadnie. To jest ta obudowa tego filtra, teraz trzeba ściągnąć, tak? Na razie nie ruszę, to może to się skazało, żeby to było wykręcone tą gumą podstawy. Budzę kręci dalej, widzicie? No. Daj tą grapę z tym się dobra. Która? No tu plastyko. A, działa. O, tu działało. O. Można zabrać. Zobacz. Nasz klej trzymał. Nasz piszczało. Jakby było ciekawe, jak reszta będzie trzymać. No. Się nie nagrałam tego piszczenia, właśnie włączyłam kamerkę, jak już... No, jakby się chciała właśnie ukręcić, no. Nieraz zardzewiałe trzymałem takie o, tak. Może, a jeszcze będą jakieś śruby? Ja będę. Takie naklej, no to... Bodzie, jak będziesz odkręcał taki naklej, to mi daj znać, to wtedy będę... Zobaczymy, nie? Nie ma dojścia zbytnio. Nie ma dojścia, to ciekawe, jak tam będzie... Właśnie ten... Ten dźwięk będzie słychać. Taki 22? Paryński? Nie. Okej. Okay. Bo ja już to właśnie widziałam, że leżał tam, to chciałam ci podać. Tamten daj. Czarny? Nie. Tutaj mam. Jeszcze inne. Kurde, tyle tych kluczy, że nie wiadomo. Uważaj, Bodzio, bo teraz są szyny. Ten kwadrat może być tam dla nas, co? Bodzio jakiś kwadrat ma w ręku. Na klucz, bo rurka nie chce. A ten po przekątku? Nie. Ani dojścia, ani tego. No. Za chwilę. Ale te pewnie są za rurkę. Jo, tak to ja. Widzicie z tymi częściami. Czysta komedia. Bodzio, jest czysta komedia, jest, nie? Czyste brewerie. Brewerie jeszcze. Komedie, brewerie. Ja bym wolał zrobić sznaka z glanco, niż wygrzebać bez przerwy. Jo. Ja nawet nie mam czasu zrobić tego sznaka dla was, bo... Ja bym wolał kreślać, żeby widuć. Idzie, a czy będzie kwiczyć, to zobaczysz. Nie będzie chyba. Tamta też trochę później. Nie, bo to jest nakrętka. A tamto jest nakrętka. Gdzie mam ten 22? Teraz jak i Baryński, czy... No. Tu mama ma. No to ja tu mam. Ja tutaj. Ja ci nie dam, proszę. Ale tutaj by trzeba było chyba te ogranicznikę pedału podkręcić, co? Bo one są do skrzyni pośredniej, nie? No. A pedały są do zwykłej skrzyni. No trzeba to odkręcać. No. Widzisz, Michał, żeś coś zauważył. No bo tak patrzę, mówię, to tam coś podpada. No ja jestem ciekawa. Ja już nie pamiętam, tyle tego jest na rozbierane tych 80, że żartuję. Let's go.
Ciekawe, czy... To jest 17, a 17. Czy będzie piszczeć, Bodzio? Nie, na krętki nie piszczę wcale, aha, jakby nic nie było. No to nic, to rozłączam się. A, już idziesz odpalać? Nie, próba. Próba? Próba na klockach. Bodzio odkręca teraz śruby na klej, nie? Nie. Bo były przykręcone na klej. No na klej były przykręcone. Ktoś napisał pod ostatnim filmem, że jestem weselszy, bo już koniec w końcu. No a wiesz kto to napisał? Michał. Nie. Co? Michał. Franciszek Dolas. A. No, którego pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak. No to widzisz jak jestem tu do przodu z Michałem. Co idzie, to idzie. Pomału idzie. Teraz już idzie lżej. Wielu. No niektórzy widzowie się pytali, czy będzie malowany, ale nikt nie zajarzył, czy będzie rozbierany. Tego się nikt nie domyślił. Chodzi o ten traktor, nie? No. Michał tam też odkręca w kabinie. Jeszcze te dwie rurki zostaną, nie? Ludzie w tym kręci. Ludzie tam kręci. No. Jeszcze trochę to się wyda chyba. No, jak się wyda. Jak się wyda, to wtedy pójdzie do domu. Kto z partaczem się wyda? Czy ja? Nie daj Boże. Nie, chyba częściej raczej co, Bodzio. Michał, jak tam idzie o to odkręcanie? Dobrze idzie. Tylko coraz bardziej do tyłu idziemy, bo tu się okazało, jeszcze dwa przewody trzeba odkręcić. Aha. Bo one idą razem ze skrzynią, nie? Pośrednią. A Bodzio sobie to taką. Zobaczcie. Ktoś musi zapierniczać, żeby ręce miał w kieszeni leser. No ja. No. Michał. Taka odezwa do narodu. Wezwa do narodu. Michał robi, widzicie? A Bodzio sobie kiedyś, stoi i ręce w kieszeni trzyma. Kiedyś jak było, ja nie wiem, jak tak może trzymać ręce mój w kieszeni. Mój dziadek mówił, nie? Ja też nie wiem. No. Mój dziadek to jest leser. Mówił, jak Stalin. Czekaj, ale słońce ten, dało teraz. Stalin, jak był poprzednik Putina, nie? Mhm. Taki sam. Rzekł raz Stalin do narodu. Chuwam w dupę nieswobodu! No. Widzisz? Jeszcze raz następnego wariata mam. Tak. A Michał robi, a tu się obija. O co? Musisz się trochę poobijać, nie? Musisz sprawdzić, nie? Co? Bodzio przyszedł sprawdzić Michała. O. Ja tam nic nie sprawdzę, mam łapy w kieszeni, mam na wszystko wyjechane. No ja też tak myślę. Ja mam. Masz. Michał ma. Śruby mam, to mam. Chyba będzie można odjeżdżać. No, muszę rozkręcić jeszcze tu, może bym coś zrobił, żeby tak głupio nie wyglądało. No właśnie, weź coś zrób. Weź coś zrób, zobaczcie, widzicie jak szybko poszedł robić, nie? Co? Michał, szybko. Teraz jak się obijał? No, jak się obijał, cały czas się obijał. Jestem ciekaw, co z tym napędem pompy wyjdzie teraz. To będzie fertyś. No. Wszyscy zapierniczają tutaj na tym gospodarstwie, będzie... tylko ja się obijam. Czy będzie reklamacja, no, czy nie będzie reklamacji? Się okaże. I co, chcecie odjeżdżać teraz, jo? Ja. Musiał coś puknąć. Bo to... Może uszczelka trzyma? Uszczelka trzyma. Uszczelka.
idzie jako... O, idzie, idzie. No silikon też trzyma, nie? No. Uszczelka. Różnie potem... mają różne fantazje. Niektórzy mówią, że to nie trzyma, nie? Te ci, co mówią, że nie trzyma, nieraz tam u kogoś czytam, nie? No, no. Ale czytałem, bo ten nie czas. Albo się kręci, uważajcie, prosto. Nie my to na stole, nie? To będzie jeszcze stole. To nie jest. Ale jest wałek, masz podział przed sobą. No teraz mam tu gorsze. Gorsze? Bodziowałek masz. Opa. A tak chcesz, nie? No. Wiesz, tak normalnie jak... Nie, no tak go wyciągniemy se. Ale byśmy sobie zobaczyli, wiesz... Co? Nic nie będziemy patrzeć, tylko to wykręcimy teraz. Nie będziemy mieliś po tym? Nie. Tu weź, Michał, daj jakąś starą szmatę, bo zobacz, leci ten olej. Tu na stół. O kurde, kto tu kręcił? Kto to przykręcał wszystko? Wiesz jak trzyma. Jak wiesz jak trzyma ta. Zobaczymy. Trzyma, trzyma. No i gdzie się odkleiła? A ona jest szeroka? No. Nie ma szans. A jak ktoś nie wie, to niech się nie wypowiada najlepiej, nie? No ona jest dosyć szeroka. Zatrzymało. A walić to też nie można, bo to żeliwo pęknie i dupa będzie. Kiedyś oglądałem taki... Co ma krowy i suszy ziarno. To mówimy Kid tam... Farmer. A, że ludzie wiedzą lepiej od niego, bo mówi, że ma 4500 chłodnie i jedną pokazał. 4000. 4000. Ale ten tam jedzie z tymi ostro, nie? Z tymi trzeba... swoimi hejterami. Pozdrawiamy! Trzeba mieć jednak trochę... I obstawiałeś, że te kujo tutaj. To jest fit farmer, tak? Farmer, no. Ja nie wiem, to Michał mnie to miał włączone. Tak, Mariusz tak. To miał mnie włączone. No, czemu to tak skaka? Co? No to tak skakało. No to... No to też, ja. No to te kły pewnie mówię, no. Ale zobaczymy. No bo co innego by to było. To jest... O, nie. Powinniśmy to teraz podłożyć, żeby się nie przebyło. Nie wiem, czy to jest taki sam. Widzisz, to nie widzicie. To koło trzeba będzie zdjąć. Pewno ja. Pewnie tak. Nie mam szczyty. O, jeny, tyle tej roboty. Ja już nie pamiętam, jak to było wkładane, czy bez ko. Jeszcze to. To? No to właśnie najpierw. No może, bo to jest pod kołem. To samo łożysko. Musimy to położyć, a to spróbuję zbić, bo to mocno nie trzyma. Powal to, żeby tym do góry. No, przesuńcie te rzeczy. Ja mam czujnik? Nie wiem. Tam. No to tam jest wiadomo, że musimy. To tak dotąd to chodzi? No bo druga jest. A, jeszcze. Nie. Teraz właśnie do oleju tu idzie. Nie. Trzeba będzie dać tam. Trzeba rozebrać tu. No bo to pulsowało, nie? Widzą, nie wiem czy było widać na filmie. Tak, skakało jeszcze, bo ja tego nie widziałem w sobotę, bo to już późno zjechało. Poczekaj, ja muszę tutaj wziąć, bo tam jest światło. Tak, załóżmy się, czy nie trochę dalej. Idzie tak, nie?
tutaj z tej strony się załącza. I wiesz, to tak kursowało. Bo Michał mówi, może tam umocujemy tą dźwignię, nie? Chciał to nowo, tym nowy deker chciał kupić. A ja mówię, że w kołchozach pompa chodziła na ustaw, to jest tylko do wyłączania. Mhm. Ale jeszcze nie wiem, orych trzeba zwalić i wyciągnąć. No. No. Myślę, że to wyjdzie? Nie, jeszcze coś. Bo to wyjdzie. Zobacz, co tu jest. Patrz. O! Patrzcie. Nówka, sztuka, nieśmigalna. 15 hektarów, może jakieś 20, może godzin, nie. 20 godzin pompy. No, weź to tu połóż. Niech to wyleci. I nie było, żeby pompa była czasami. No to są kły. Raczej kły. Mówiłem, że tak jak z Andrzejowo blokado. No jo. Zobacz, to jest twarde, a to jest zjedzone. No dobrze, to widać na tym filmie. A tu na słońce no widać kosta. Tutaj. Tam w środku, nie? No. Ale to trzeba na reklamację dać, bo to no. Jest nowe. A stare ciekawe, weź, a czego ja tutaj potrzebuję? Co? No tu jest też wypierniczone już. Łożisko do dupy, gdzie tu pisze Made in... Ja nie będę tego rozbierał. Nie, to nie możesz rozbierać. Tak, włóż tak jak było i ten o-ring też. Takie jaja, połowa jest twarde, a połowa nie. I co by tu dało? Rączka i deka? Nic. Było... było kiedyś u kogoś, już nie pamiętam, tu było obrypane, nie? A to jest odrypane, nie? No nie wiem, to by trzeba do pompy przymierzyć, nie? No ja, co tam teraz? Ale poczekaj, ja mam tamto, co była zużyta, pompę przyniosę same BB. No to widzisz. I tak to je. To ma chodzić. Ja wiem, no to będzie zakładać, ale... No o. Ale tutaj zobacz, tu się odsadza już lata w tym stronę, gdzie chce. Ale jak to lekkie może latać, to musi siedzieć. No to trzyma ten suwak. Jak chcesz, to są tu kół. Tylko tego nie musisz. Tego. A może to na pałę ci idzie jakoś. Teraz mamy rozbebeszone, już wiemy o co chodzi. Kły są ten. A poprzednio było rozebierane przystawka przedniego napędu. To było nowe kupione, ten cały wał. I teraz tu jest problem z tym wałem. Tu. Stary ma sfazowanie dłuższe, bo idzie aż poniżej tego wieloklina, żeby włożyć manczetę, nie? Ale przy okazji się jeszcze okazało, bo włożyliśmy stary wał, bo ktoś napisał, że przetaczają na dwa, po dwa pierścienie, tu te pierścienie, co są, i kładą. No to żeśmy to wyjęli i założyliśmy stare, ale jeszcze przy okazji ta nie była wkładana w ogóle. Dalej troszkę, nie do kamerki mi ta dalej. Nie była wkładana w ogóle, zobaczcie co to jest. Miękkie to jest zwykła guma, nie? A czemu się dowiedzieliśmy, że zwykła guma? Bo to jest na przykład miękkie jak kondon. I tak tyle jest za duże. Się zrobiło po wyjęciu. No. Olejoodporne, nie? Także to jest źle zrobione, no to można jeszcze dać do fachowca, co ma dobrą tokarnię, dobre noże i tu sfazuje tak jak stare ma być, nie? To musi być ten próg poniżej tych zębów, te zęby prowadzą to, razem z tłokiem, nie? Tą manczetę, a jeżeli tu, to Michał cudował, Michał to włożył, nie? Ale to się okazało potem za miękkie. Przesuń się trochę dalej, bo tego no. No i to jest też nowe. Tak. A to jest nowe całkiem, nie? A tamto jest też nowe. No to tu jeszcze chyba wejdzie. I to teraz wie... macie stare włożone, nie? U tokarza, tak. Żeście... No mamy zrobione na cztery pierścienie. Ten nie był wkładany w ogóle. Zobaczcie, ile to jest za duże. Jak to może wejść? Jeszcze po takim, tu przez ten próg.
A to było włożone? No bo to miało ładniejsze progi, bo tu może nagrać, że to jest... dalej. No troszkę, trzymaj to w ręcach sama. Ale to jest za blisko, mnie stoisz. I pokaż, no, że to nożyczkami jest obcięte. No. Nie ma krawędzi równej. A tamten się rozciągnął po, o, po paru godzinach. Tyle. Teraz mam osadzone. To nie, nie był nawet dzień. No, trochę to pokręciło. To było 2-3 razy załączone. I także była ta przystawka rozbierana, a teraz jest to dziadostwo. Marcin Stoker na jednym z filmów zwracał uwagę właśnie na te manszety. Nie? Gdzieś tam kupił, mówiłeś, że więcej tego kupił, nie? Że właśnie są złej jakości manszety, a na te też trzeba uważać, nie? No, no a teraz mamy właśnie tutaj... I to jest naklejka była co? Na tym. To już... Nie, no naklejki są mało ważne, bo to dystrybutor, no, przywiezie z Azji dalekiej i przyklei sobie, co mu pasuje. Mhm. Ja słyszałem nawet, że ten Ursus Van korbowi do 60, a 45 setnych było na głównych różnicy w osiowaniu, nie? I ktoś tam, co wy za wały tutaj sprzedajecie do Ursusa? Mi żadnych wałów pod naszym logiem nie sprzedaję. Jo, ale nie wiem, jak to teraz wygląda. Wróćmy do tematu teraz i teraz ostatecznie ten wał z tym kielichem mamy stary wsadzone. No przetoczone na dwa pierścienie pozrobione po dwa, nie? Czyli razem cztery, nie? I działa, nie? No. Cześć, Mariusz. Cześć. Patrz, Mariusz brudny z pracy wrócił. Nie, ale teraz się... akurat jest w takim słońcu, że go prawie nie widać. Ja? Musimy tutaj zgodnie ze sztuką teraz te wszystkie luzy posprawdzać i dlatego jest to zebrany, nie? Mariusz jest w szoku. Sprawdzamy, czy się wszystko ułożyło do ognia, no, czy nie. No dobra. To jest ten? To jest ten. To jest nowy, to jest ten. To jest będziesz stary. Widział, już nie będę tego rozbierał. Na ten pompy. Tam widzisz te kły w środku? Nie ma. Jezu Santo. Fest, nie? No. Co żeś mył? Koparę? Tak, ja. Jesteś opryskany cały. Parę. Jo? Idź, idź, wyłącz i... Jo. No to na dzisiaj chyba tyle, nie? Na dzisiaj tyle. Nagrasz najwyżej, jak będzie składane znowu. Tak. Teraz trzeba poszukać dobrego napędu. Tylko skąd? Nie wiem. Z Czech? Łożysko jest jednak dobre, to już było mówione, nie? Po prostu smar jest za sztywny. Tak, idziemy do domu, bo trzeba to jutro dopiero kupić nowe, czy tam zamówić, czy coś. Do tego domu. Michał, może zamówić, no bo może zamówić, nie było, nie? No. Ostatnio też czekałem na to. Jo. Powiem, trzymajcie się było, do następnego wtedy. Jo. Na razie. Pa, pa. Mariusz się cieszy lepiej jak Mieku. Jo, on jest w szoku. On szoka dostał przed i co? Zabał na rurę. Skąd to jest? Co to jest? No ze sklepu. Co to za producent? Nie wiem. Pa, pa. No. Pa, pa. Na razie.